Druk nr 457. Ponownie referuje pan Krzysztofowski. Uchwała dotyczy uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy Małej Błonie. To jest sygnatura z 26 kwietnia 2013, paragraf pierwszy. W zakresie 7 nie zgłasza uwagi do projektu planu zagospodarowania przestrzennego przy Małej Błonie. Uzasadnienie. Plan zagospodarowania przestrzennego Małe Błonia jest w założeniach zgodny z obowiązującym studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego i nie budzi merytorycznych zastrzeżeń. Komisja stała na stanowisku, że ponieważ studium nowe zaczęło przygotowywane, ale stałe studium z 2003 roku z kwietnia cały czas istnieje, jest obiegotrawnym i w związku z tym planistom trudno kłaść kłody pod nogą i zrobili co mogli, żeby ten plan był planem ochronnym i on taki ma charakter. Właśnie i w tym kierunku w komisji tutaj byliśmy zgodni, że należy to jak gdyby bez uwag przyjąć na tym etapie. Czy ktoś z Państwa ma pytania, uwagi? Ten plan obejmuje te Błonia od Rudawy do Nasza ma granicę na Medlickiej, więc to nasz interpretacja, ten kawałek, natomiast plan jest oczywiście na szerszy Cichy Kącik to już to... Ale to są właśnie Małe Błonie. Tak, ale tutaj gdzie ma być... Tam gdzie są zakami... Ale to nie są Małe Błonie. To jest zła nazwa, tak. To dotyczy od Piasto, to jest tak, Rudawa, Piastowska i zakarczą tam Pylnicka, ale dalej na terenie w sąsiedniej dzielnicy jeszcze... To było Czerwonowice tam też chodzą. Masz rację, przepraszam, chyba Mydlińska, tak? Mydlińska? Ale wychodź poza Mydlińską chyba też kawałek. Wychodzi, ale nas interesuje do Mydlińskiej. Generalnie, żeby Państwu jeszcze przybliżyć, cały plan jest ochronny i tereny zielone, tam praktycznie nie ma nic podobnego. Nie ma większych kontrowersji, chociaż jest tam takich inwestorów, którzy chcieli budować, ale robią to już od 15 lat, znaczy chcą. I jakoś bezskutecznie i na szczęście nie to czas. Na tego ogródka. Nie, w okolicach ulicy Hamelnia i ulicy Mędlińskiej. Na korucie dawnej Młynówki. Między innymi kilka wózetek. Tutaj koło Mędlińskiej. Dobrze, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.